Gdy wybierano was do roli, to czy był na przykład taki klucz, że do danej postaci pasuje charakterologicznie dany aktor? To ja od razu powiem, że mam nadzieję, że nie. Mój bohater no jest specyficznym człowiekiem. No, powiem tak, jest przyjacielem Stefana, którego gra Radek i Sambor. Natomiast raczej nie byłby moim przyjacielem, ten mój bohater. Mi się wydaje, że nie dogadalibyśmy się. Myślę, że wytrzymałbym z tym człowiekiem jakieś 7 minut maksymalnie. Potem byłbym... Znaczy, mnie się wydaje, że reżyser tutaj poszedł na łatwiznę i po warunach obsadził. Tak, ty chamie. Ja jestem kompletnie innego zdania. Także nie wiem, jak to jest z tobą. Ale ja tutaj to prawie że siebie gram, proszę pani. Intelektualista, profesor. Zamiłowaniem do pielęgnacji. Psycholog. Ja jestem kochający żonę. Tak, i dbający o ten związek. Walczący o ten związek. Chcący naprawienia go. No i przede wszystkim dbający o wierność. Tak? Bo to też tak trochę o tym. Tak. Mój bohater jest w ogóle pozytywny, tak mi się wydaje. I taką ma, takie ma być chyba przesłanie tego spektaklu. Czyli taka zgodność charakterologiczna, rozumiem, to będzie największa. Tak. Czy wy wszyscy lubicie grać w komedii? To jest, wydaje mi się, że taki dosyć wymagający gatunek, bo trzeba to grać z mojego doświadczenia bardzo serio. Im bardziej się gra komedię na poważnie i jakby dramatycznie wierzy w swoją sytuację, tym bardziej to jest zabawne w odbiorze. I też o tyle jest skomplikowana, że wydaje mi się, że jest mocno oparta gdzieś na rytmach. Tak jak w dramacie można sobie pozwolić na taką pauzę, jaką się uważa, to w komedii to musi być bardzo precyzyjne, bo jak żart zabrzmi 3 dosłownie sekundy za późno, to już nie ma tego, nie ma tej puenty. To już nie ma, to już jest spalony, więc to jest wymagający gatunek. Ja bardzo lubię grać w komediach, bo uwielbiam kontakt z widzem i ten natychmiastową reakcję, że od razu wiemy, czy coś żre, czy nie, jak to się mówi. Trudność jest taka, że no do premiery tak naprawdę nie będziemy wiedzieli do końca, co widzowie jak odczytają i jak na to zareagują, i z tymi natychmiastowymi reakcjami będziemy musieli się zmierzyć. Mm-hmm. No tak, no, tego się nie da przewidzieć. My możemy się domyślać, które to są miejsca i na to zawsze tekst wskazuje, ale później rzeczywistość to, że tak powiem, no tak, weryfikuje. Nie w sytuacji, gdy nam się rzeczywiście wydaje i przewidujemy, że będzie śmieszne, a potem się okazuje, że nie jest. A co się wtedy robi? No to jest straszne. Wtedy? No. Wtedy ja wstaję i mówię, proszę się śmiać. No nie, ja robię takie rzeczy, że aż wtedy, że aż na foni lepiej tego nie opowiadać. Tak, to jest wielka tragedia. I słuchajcie, czy możecie zdradzić na przykład, no bo tak, przygotowujecie się, to będzie premiera. Czy jest taki moment w tym spektaklu, gdzie na przykład no, coś się ciągle zawiesza i wy wiecie, że ten moment będzie krytyczny? A to my pani nie powiemy. A chciałabym powiedzieć, czy czekać tak z zapartym tchem? Wie pani co, żeby to był tylko jeden moment, żeby pani powiedzieli, ale czyli jak pani przyjdzie, jak pani przyjdzie do nas, będzie, jak tam 5 minut się nie odzywaliście, to był ten... Nie, to tak miało być, proszę pani. To tak, to jest właśnie, i wtedy trzeba się śmiać było. Okej.